110 lat OSP w Nowej Wsi. Kobiety kobietom, czyli warsztaty motywacyjne w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Krzysztof Zanussi, gościem klubu filmowego Znicz. Marta Augustyn-Pulkowska, witam Państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi świętowała ostatnio 110 lat istnienia. Jubileusz był też okazją do przekazania jednostce nowego wozu. Oto relacja z tego wydarzenia. Sobota 9 września była ważną datą dla mieszkańców Nowej Wsi. To w tym dniu uroczyście obchodzono 110. rocznicę powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Jubileusz połączony był z przekazaniem jednostce przez władze gminne nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym Świerża Górnych w intencji druhów i ich rodzin. Odprawiona ona została przez proboszcza księdza Andrzeja Mizaka. W kazaniu nawiązał on do trudnej i odpowiedzialnej służby druhów ochotników. Wasza praca jest trudna i niebezpieczna. Wymaga hartu ducha i wielkiej odwagi. Jesteście wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji. Pamiętajcie, że ratując człowieka i ludzkie mienie z narażeniem życia, macie swój udział w tej gotowości oddawania życia za braci, dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia. Wyrażamy wdzięczność za wszelkie dobro, jakie dokonało się na przestrzeni tych 110 lat istnienia i działania OSP w Nowej Wsi. W mszy licznie uczestniczyli zaproszeni goście, w tym władze samorządowe, gminne, na czele z burmistrzem Piotrem Kozłowskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem oraz powiatowe, na czele ze starostą Krzysztofem Wolskim. Były też poczty sztandarowe oraz licznie przybyli druhowie i mieszkańcy. Muzyczną oprawę mszy zapewniła orkiestra Dęta OSP pod batutą kapelmistrza Zygmunta Juśkiewicza. Dalsza część uroczystości miała miejsce przy rozbudowanej niedawno strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi i rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Mateusza Zielonego starszemu brygadierowi Rafałowi Zimochockiemu, zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po czym przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego granego przez orkiestrę Dętą OSP biało-czerwona flaga została wciągnięta na maszt. Dzisiejszy apel z okazji 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi nie byłby możliwy bez pracy wielu pokoleń strażaków i mieszkańców Nowej Wsi, którzy współdziałali na rzecz rozwoju jednostki OSP, miejscowości oraz regionu. Z całych sił staramy się podtrzymać tradycje naszych poprzedników, którzy dzielnie w trudnych okresach historii działali. Dziś my, spadkobiercy tej dla nas bardzo ważnej spuścizny, staramy się nie zawieść pokładanych w nas nadziei dla dobra Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi i całej lokalnej społeczności angażujemy z całych sił swoje najlepsze cechy, umiejętności i zdolności. Co, jak widzimy w tym miejscu, przekłada się na zrozumienie i gotowość do wsparcia naszych zamierzeń przez władze samorządowe, parlamentarne, liczne instytucje, naszych przyjaciół i sympatyków. Jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania osób związanych z OSP Nowa Wieś oraz tych wspierających działalność druhów. Odznaką świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej przyznaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji odznaczony został druh Mieczysław Jelonkiewicz. Marek Pyrka odebrał z kolei medal honorowy imienia Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP przyznany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Mirosław Boryczka i Piotr Krześniak, srebrnym Dariusz Konrad, Tomasz Kwaśnik, Krzysztof Luśtyk, Magdalena Kowalska i Konrad Kwaśnik, brązowym medalem Marcin Łapacz, Tomasz Kozdryk, Artur Kędzierski i Kamil Pałczyński. Odznaki strażak wzorowy otrzymali druh Jakub Toporek oraz druhny Karolina Jabłońska, Dominika Pyrka, Katarzyna Widła-Gluśtyk.
Zostały też wręczone Złote Krzyże Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i Związku OSP. Otrzymali je burmistrz Piotr Kozłowski, jego zastępca do spraw społecznych Dorota Stępień oraz druhowie Zygmunt Juśkiewicz, Wiesław Krześniak i Mieczysław Jelonkiewicz. 7 strażakom wręczono też odznakę za wysługę lat. Były to osoby, które z OSP związane były przez 30, 20 i 10 lat. Mamy 110. rocznicę. Myślę, że warto podziękować druhom seniorom, którzy budowali tę jednostkę na przestrzeni lat, którzy swój dorobek przekazali następcom. Dziękuję też rodzinom strażackim, ich bliskich. Dzięki wam oni mogą ze spokojną głową jechać do akcji, bo wiedzą, że w ich domu nie dzieje się nic złego. Dziękuję wam również, moi drodzy, za to. Gratuluję też wszystkim odznaczonym, wyróżnionym. Z pewnością zasłużyliście na to swoją wieloletnią służbą. Podczas jubileuszu miało też miejsce symboliczne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Nowej Wsi. To kolejna po modernizacji strażnicy duża inwestycja w tę jednostkę. Wartość nowego wozu to prawie 1 200 000 zł. Zakup samochodu był możliwy dzięki zaangażowaniu burmistrza oraz Rady Miejskiej. Gmina przeznaczyła na ten cel ponad 630 tysięcy. Pozostałe środki pochodziły z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Dotychczas użytkowany przez druhów z Nowej Wsi samochód został z kolei przekazany do OSP w Cecylówce Brzuskiej. Kiedy obejmowałem ten urząd 5 lat temu, obiecałem, że będę starał się mocno inwestować w nasze jednostki, tak żeby co roku do jednostki na terenie naszej gminy trafiał nowy samochód. Zarówno do OSP, ale także i do Państwowej Straży, bo ją też chcemy i wspieramy. I teraz z tej perspektywy 5 lat mogę powiedzieć, że wspólnie nam się to udało. Udało się zainwestować ogromne środki w jednostki OSP na terenie naszej gminy. Wasza jednostka, OSP w Nowej Wsi, jest tego najlepszym przykładem. W tej kadencji przeznaczyliśmy na waszą jednostkę, na inwestycje w waszej jednostce prawie 2,5 miliona. Dla porównania poprzedniej kadencji było to mniej więcej 10 razy mniej. Podczas jubileuszu 68 osób otrzymało także okolicznościowe medale z okazji 110. rocznicy istnienia OSP w Nowej Wsi. Byli to przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści ziemi radomskiej, władze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy i pracownicy Urzędu Miejskiego i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy współpracujący z druhami, a także przedstawiciele partnerów wydarzenia z Enea Wytwarzanie, Lasów Państwowych, Koła Gospodyń Wiejskich Babeczki z Pieprzem i Solą, proboszcza, sołtysów, przedstawicieli poszczególnych zarządów OSP Ziemi Kozienickiej oraz sponsorów wspierających druhów. Tutaj, na terenie gminy Kozienice, wypracowaliśmy sobie między samorządem a OSP dobry model współpracy, model partnerski. Wzajemnie się szanujemy i wzajemnie sobie ufamy. Mamy też wspólny cel – bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wiem, że samorząd może zawsze na was liczyć, a wy wiecie, że zawsze możecie liczyć na samorząd gminy Kozienice. Burmistrz podziękował też wszystkim osobom i instytucjom, które na co dzień wspierają druhów. Głosy zabrali też parlamentarzyści ziemi radomskiej, senator Stanisław Karczewski i poseł Radosław Fogiel, a także starosta Krzysztof Wolski, druh honorowy OSP w Nowej Wsi Roman Wysocki, przedstawiciele sołtysa i koła gospodyń wiejskich Babeczki z Pieprzem i Solą, Beata Luśtyk, Justyna Kowalska i Zofia Ptak, a także partnerzy wydarzenia, przedstawiciele firm Epson i PC.com 3000, Magdalena Ośka i Piotr Mizak. Wpłynął także list od marszałka Adama Struzika oraz od przedstawicieli Zarządu Głównego OSP Zbigniewa Gołąbka i Wojewódzkiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Za wszystkie przekazane życzenia i gratulacje podziękował wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, a zarazem sekretarz OSP w Nowej Wsi, druh Mieczysław Jelonkiewicz. Uroczystości zakończyły się złożeniem oficjalnego meldunku.
Silne, pewne swoich zalet, świadome swoich wad. Beata Sadowska i Monika Kuszyńska spotkały się ostatnio z mieszkankami Kozienic. A wszystko to w ramach warsztatów motywacyjnych Kobiety Kobietom. Oto szczegóły. Dużo wzruszeń, ale też możliwość skonfrontowania naszych radości, smutków, ograniczeń i problemów z problemami innych kobiet. A co najważniejsze, szczera rozmowa o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić, nie zwariować i po prostu być szczęśliwą. Tak w skrócie można byłoby opisać to, co 14 września działo się podczas warsztatów motywacyjnych zatytułowanych Kobiety Kobietom. To cykl spotkań realizowanych już w Kozienicach, których pomysłodawczynią jest zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień. Teraz przyszedł czas na kolejną edycję z udziałem kolejnych gości. Dlatego też w Centrum Kulturalno-Artystycznym z mieszkankami Kozienic spotkały się Beata Sadowska i Monika Kuszyńska. Pierwsza z pań to dobrze wszystkim znana dziennikarka, która opowiadała o tym, jak ona w swoim zaganianym życiu łączy różne role, bo przecież jest mamą, partnerką i aktywną zawodowo kobietą. Do lamusa trzeba odesłać perfekcyjne panie domu i różne inne perfekcyjne, idealne, bo takie historie po prostu w życiu nie istnieją. Jak jesteśmy wystarczająco dobre, to już jest naprawdę dobrze. Bez względu na to, czy mamy taki wyeksponowany zawód jak mój, czy jesteśmy panią, która piecze chleb, to mamy te same radości i te same smutki i te same potrzeby. Każda z nas bywa silna i bywa cholernie słaba, każdej z nas plączą się czasem sznurówki, a czasem wymachujemy pochodnią jak statua wolności, więc to nas bardzo łączy, czy o tym mówimy, czy nie, czy wstydzimy się o tym mówić, czy nie, to naprawdę jesteśmy identyczne i tak, przychodzą kobiety i dzielą się swoimi historiami i największą nagrodą jest to, jak chociaż jednej uda się dodać skrzydeł albo dmuchnąć w jej żagle. Monika Kuszyńska, była wokalistka zespołu Various Monks, chciała podzielić się z uczestniczkami spotkania swoimi trudnymi doświadczeniami i tym, jak wyszła na prostą po ciężkim wypadku. W tych spotkaniach chodzi mi głównie o to, że po pierwsze spotykam się z ludźmi i mogę z nimi się taką fajną, dobrą energią wymienić się doświadczeniami, opowiedzieć tak naprawdę o tym, co mnie spotkało, więc to też nie jest rzecz, do której trzeba się przygotowywać, bo to cały czas jest we mnie. No i właściwie od kiedy wróciłam na scenę już z koncertami, to ta historia cały czas gdzieś się przewija w tym wszystkim, więc to jest coś, co mi towarzyszy we wszystkich moich wystąpieniach, ponieważ wydaje mi się, że no jest to inspirujące dla wielu ludzi. Ja sama bardzo dużo takiej inspiracji od innych osób dostałam, kiedy potrzebowałam jej, bo byłam bardzo słaba i gdzieś szukałam pomysłu w ogóle, co z tym swoim życiem zrobić. I wiem, jak bardzo mnie to wtedy budowało i podnosiło, dlatego dzisiaj czuję, że to jest taka trochę forma spłacania tego długu, który zaciągnęłam wtedy. Monice Kuszyńskiej na scenie towarzyszyła pianistka Marta Sobczak, bo poza szczerą rozmową artystka przygotowała też dla kozieniczanek kilka pięknych utworów. Wolna jak wiatr, ponad swój lęk unieść się zdołam, siły mi daj, na zawsze już chcę pozostać w twych dłoniach. O znaczeniu tych spotkań powiedziała także zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia. To ona prelegentkom na koniec przekazała kwiaty i podziękowania. Była też wspólna pamiątkowa fotografia ze wszystkimi paniami biorącymi udział w tym wydarzeniu i mnóstwo pozytywnych emocji. Było sentymentalnie, było inaczej. Beata Sadowska nam opowiedziała, można powiedzieć, że o mnie opowiedziała i myślę, że wiele kobiet się odnalazło w tym wykładzie, bo my takie jesteśmy, takie matki Polki, myślące o wszystkim, planujące, zadaniowe i takie perfekcyjne. I myślę, że czasem trzeba odpuścić i tego nas właśnie Beata Sadowska uczyła. No i drugi wykład Moniki Kuszyńskiej, no to już tak jak mówiłam, łezka się chyba każdemu zakręciła, ale to też jest wartość, bo to normalne życie, spostrzeganie tych takich prostych rzeczy właśnie, typu drzewo, typu uśmiech drugiego człowieka, pewna życzliwość,
no z tego życie się składa. A jakie wrażenia towarzyszyły pozostałym uczestniczkom spotkania? Jestem w sumie tu od samego początku. Nie wiem, jakoś chyba to dzisiejsze najbardziej do mnie przemówiło. Najbardziej podobało mi się, że pani Monika mówiła z serca. Myślę, że każdy z nas może doświadczyć takich rzeczy w życiu i no, kwestia taka, że tego typu historie zawsze człowieka mocno budują i przestaje się, że tak powiem, porównywać i przejmować się tymi troskami dnia codziennego. I pani Beata też fajnie, ciekawie, gdzieś tam z głowy, bez przygotowania po prostu, też widać, że to wszystko przeżyła. To takie moje pierwsze spostrzeżenia i odczucia po dzisiejszym spotkaniu. Lżejsza! Tak jak mówią, właśnie wyszłam lżejsza. Nie, naprawdę, daje do myślenia. Bardzo, bardzo fajne warsztaty. Czasem myślimy, że jesteśmy ze swoimi problemami same. Okazuje się, że praktycznie wszystkie borykamy się z tymi samymi tematami. Z tymi samymi problemami i ludzie mają o wiele większe problemy. Także my chyba nie możemy patrzeć tak, że my mamy problemy. Ludzie mają naprawdę większe problemy i powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy. Jestem bardzo wzruszona. Spotkanie było przepiękne. Myślę, że przedstawianie historii kobiet, którym nie było łatwo, jest bardzo budujące dla innych. I cieszę się, że po prostu mogłam tutaj być. Myślę, że każde spotkania są warte poświęcenia swojego czasu. Jeżeli oczywiście z jakichś względów ktoś nie może, myślę, że powinien... Sugerując się nawet tym, co usłyszałyśmy na dzisiejszym spotkaniu, poświęcić ten czas sobie, dać sobie taką właśnie chwilę, dać sobie szansę, żeby pobyć wśród, myślę, że bardzo inspirujących kobiet i takich, które mają wartościowe treści do przekazania. Czwartkowe spotkanie poprowadziła Elwira Kozłowska. O swoich wrażeniach panie miały jeszcze okazję porozmawiać w kuluarach, gdzie czekały na nie poczęstunek i drobne upominki. Na tym spotkaniu nie kończymy. Nie. Będą jeszcze dwa warsztaty i każdy będzie inny i każdy będzie miał jakąś taką swoją dodatkową wartość i myślę, że będzie też fajnie. Polecam. Organizatorem całego wydarzenia jest gmina Kozienice, a partnerem Kozienicki Dom Kultury. Kolejne spotkania z cyklu Kobiety Kobietom już 12 października i 9 listopada. Pozostajemy w Centrum Kulturalno-Artystycznym, gdzie ostatnio z miłośnikami kina spotkał się Krzysztof Zanussi. Więcej w naszym materiale. W środę 13 września Krzysztof Zanussi wziął udział w 9. spotkaniu klubu filmowego Znicz zorganizowanym w Centrum Kulturalno-Artystycznym przez Kozienicki Dom Kultury. Za nim wyświetlono najnowszy film reżysera zatytułowany Liczba doskonała, zgromadzonych powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Podkreśliła, że dzięki dofinansowaniu działalności klubu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej możliwa jest między innymi organizacja takich właśnie spotkań. Po krótkim wprowadzeniu przyszedł czas na projekcję. Liczba doskonała to historia dwóch mężczyzn. Dawida, granego przez Jana Marczewskiego, chłopaka, który porzuca karierę w Stanach na rzecz pracy naukowej w Polsce, i jego dalekiego kuzyna Joachima, w rolę którego wciela się Andrzej Seweryn. Znajomość ta sprawia, że Dawid zaczyna inaczej patrzeć na życie, a jego priorytety ustępują innym wartościom. W filmie padają trudne pytania o sens życia, o przemijanie, miłość, rolę przypadku i Boga. Jak mówi Krzysztof Zanussi, jego filmy powstają z obserwacji. Rozglądam się przez życie, mam, dziękować Bogu, dość takie urozmaicone, wydaje się, bogate życie, dużo rzeczy się dzieje. Spotykam bardzo wielu ciekawych ludzi, spotykam się z różnymi sytuacjami, ktoś mi coś opowiada i to wszystko się kompiluje. Ja nie jestem człowiekiem z czystej fantazji, to znaczy nie wymyślam takich historii z powietrza, chociaż są tacy, co inspirują się z nami i też potrafią robić rzeczy piękne. Ale ja raczej żyję obserwacją i przyglądam się ludziom, przyglądam się sobie, bo też mnie tam jest bardzo dużo właściwie. Prawie zawsze w każdym bohaterze jestem, troszkę się odnajduję, czasem pokazuję to, co w sobie lubię, albo to, czego nie znoszę. To też się tak próbuję uwolnić od tego, co jest, znaczy dokonać takiej autokrytyki. Także to jest osobiste i na tym polega to kino autorskie, to kino, które jest podpisane przez konkretnego człowieka, które nie jest takim wyrobem przemysłowym, na którym pracuje jakiś kolektyw, tylko jest po prostu dziełem jednego spojrzenia i to spojrzenie jest moje. A jak podchodzi do takich właśnie spotkań z widzami? Ja tu jestem w roli służebnej, to znaczy ja mam dawać coś widzom, żeby ich odbiór
uzupełnić, dopełnić, dodać to, czego może nie zauważyli. I również wsłuchać się w to, co odebrali, co ich zainteresowało, co mamy wspólnego, a czym się różnimy. Bardzo rzetelnie jeżdżę ze wszystkimi moimi sztukami teatralnymi, które reżyseruję na świecie i z filmami, które zrobiłem, gdziekolwiek je robię. Staram się zawsze potem im towarzyszyć. No i cieszę się, że zostałem tutaj zaproszony. Zresztą mieszkam pod Warszawą w jednej puszczy, bo Kampinoskiej, i przyjechać do Puszczy Kozienickiej z filmem, to wydaje mi się bardzo eleganckie. Krzysztof Zanussi jest bardzo aktywny, wiele podróżuje, spotyka się z widzami. Ciekawostką jest, że z każdego miejsca, które odwiedza, wysyła pocztówki do bliskich mu osób. Nie może być tak, żebym gdzieś po 70 latach wiernego pisania pocztówek ich nie miał. Ja nawet mam jedną w kieszeni w tej chwili. Odkąd zacząłem dużo podróżować, a to nie było w PRL-u łatwe ani częste, więc mając ten przywilej, przysyłałem to mojej mamie, mojej żonie, moim przyjaciołom. A dziś nawet odbiorcami są takie dwie panie, które są już ponad stuletnie. No i one mówią, że to jest jedyny pisemny dowód na to, że żyją, ponieważ nikt już do nich nie pisze, nie mają już żadnych znajomych w swoim pokoleniu, a te kartki sprawiają im radość. Po seansie publiczność wysłuchała krótkiej rozmowy reżysera z filmoznawcą Jarosławem Skulskim. Krzysztof Zanussi mówił między innymi o pracy nad filmem, o aktorach, których zobaczyliśmy na ekranie, o motywie przewodnim filmu, o wykorzystanej w nim muzyce, czy odbiorze liczby doskonałej poza granicami kraju. Reżyser odpowiadał też na pytania publiczności, a ta za wieczór pełen emocji podziękowała Krzysztofowi Zanussiemu brawami. A w dalszej części aktualności między innymi o ogólnopolskiej akcji, w której Kozienice też wzięły udział, o misjach świętych i nowej wystawie w Muzeum Regionalnym. Za nami wrześniowa sesja Rady Miejskiej. Zobaczmy, czego dotyczyły obrady. 15 uchwał i 3 sprawozdania, ponad 2 godziny obrad. Tak w skrócie można podsumować ostatnią 60. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Odbyła się ona w czwartek, 14 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Jako pierwsze pod głosowanie poddano uchwały budżetowe. Dotyczyły one wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy oraz w budżecie na rok bieżący. Burmistrz Piotr Kozłowski poinformował, że w wyniku tych zmian ma m.in. powstać chodnik na osiedlu Borki do Placu Zabaw, dodatkowe miejsca parkingowe w okolicy firmy Obory, wirtualna strzelnica w PSP numer 4, a przy PSP numer 1 i także przy PSP numer 4 powstaną nowe place zabaw dla oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe środki przeznaczono też na program niania zapewniający opiekę dzieciom do lat 3. Trwa również rozbudowa żłobka w budynku po byłym miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej. Jest też szansa na budowę przejścia dla pieszych przez tory na ulicy Głównej w Aleksandrówce. Ma być opracowany projekt techniczny, który następnie będzie przekazany do zatwierdzenia spółkom PKP. Po dyskusji i wyjaśnieniach uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących, a uchwała w sprawie zmian w tegorocznym budżecie została przyjęta jednogłośnie. Podobnie jak uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. Również jednogłośnie przyjęty został skład Rady Społecznej Przychodni Kozienickich. Jej przewodniczącym jest burmistrz Piotr Kozłowski, a w skład Rady wchodzą Józef Cytryniak jako przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Stanisław Kuźniar, Rafał Sucherman, Arkadiusz Molenda, Alicja Kordula i Elżbieta Kowalska-Piechowicz. Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto zasady powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Również przy jednym głosie wstrzymującym został przyjęty Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kozienice na lata 2023-2026. Podczas sesji przyjętych zostało też kilka uchwał z zakresu mienia komunalnego dotyczących dzierżawy lub sprzedaży gruntów i nieruchomości. Radni uznali też za bezzasadną skargę na działalność burmistrza, która wpłynęła od jednego z mieszkańców Spowiśla, a dotyczy sąsiedzkiego konfliktu w sprawie braku kanalizacji, który trwa już od 2012 roku.
Podczas sesji przedstawione zostały też 3 sprawozdania. Dotyczyły one zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwa publicznego przez Komendę Powiatową Policji. Informacje podsumowujące ubiegły rok przedstawili zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Kowalski oraz zastępca komendanta powiatowego Policji Jacek Hebda. Panowie podziękowali też burmistrzowi i Radzie Miejskiej za owocną współpracę i przekazywane rokrocznie wsparcie finansowe. Zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Przypomniała, że aktualnie trwa remont zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej przy ulicy Kochanowskiego, a już wkrótce ma rozpocząć się remont wjazdu do zespołu pałacowo-parkowego. W wolnych wnioskach radni poruszyli wiele spraw związanych z lokalnymi sprawami. Dotyczyły one m.in. planowanej przebudowy ulicy Lubelskiej i wniosków zgłaszanych do zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, realizowanych inwestycji na terenie miasta, w tym budowy parku wodnego, boisk przy PSP nr 1 i ich udostępniania mieszkańcom w godzinach popołudniowych, rozmieszczenia koszy na terenie miasta, planów budowy ścieżek rowerowych przy drogach krajowych nr 48 i 79, czy przebiegu drogi dojazdowej do planowanego mostu w Świerżach. Pytania dotyczyły też zainteresowania wynajmem mieszkań w nowym bloku komunalnym na Polesiu, a także reklamowania usług spółdzielni socjalnej Przystanek Kozienice. Mowa była też o młodzieży, która jeździ na deskorolkach przy Pomniku Niepodległości i rozważeniu wprowadzenia tam zakazu jazdy. Na retransmisję obrad na naszym kanale w telewizji kablowej zapraszamy w weekend 23 i 24 września. Sesja dostępna jest też w internecie na kanale YouTube Kroniki oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl. A teraz o ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, w której Kozienice co roku biorą udział. Tym razem wzięto pod lupę fragmenty książki Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Tu płaczące brzozy kładły na ściany i okna swe wiotkie gałęzie. Ówdzie popielate wierzby wykrzywiało we wsze strony. W niezwykle urokliwych okolicznościach przyrody, bo nad brzegiem Kozienickiego Jeziora w sobotę 9 września rozbrzmiały fragmenty Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Wszystko to w związku z organizowanym w całym kraju Narodowym Czytaniem. Zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości powitała dyrektor biblioteki Monika Piórecka, która przypomniała, że akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta RP wspólną lekturą pana Tadeusza. Biblioteka jest współorganizatorem wydarzenia w Kozienicach i zawsze w jego przygotowanie wkłada całe serce. Dla nas to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej bibliotece, prawdziwe święto czytelnictwa, a dla nas już faktycznie 9. edycja Narodowego Czytania, ale tym razem w nowym miejscu, mam nadzieję, zresztą tak słyszę, że miejsce, które jest wyjątkowe, bo oddaje klimat tegorocznej lektury. Czujemy się prawie jakbyśmy byli nad Niemnem. Nawet piękniej niż nad tym Niemnem. Myślę, że Eliza by się zgodziła. Zdecydowanie myślę, że Eliza by się zgodziła, bo Eliza w ogóle kochała naturę, kwiaty i dlatego chcieliśmy właśnie odtworzyć ten klimat i samej lektury, i tego, co kochała nasza autorka. Podczas tegorocznego Narodowego Czytania burmistrz Piotr Kozłowski odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Co sądzi o tym przedsięwzięciu? Spotykamy się tym razem nad jeziorem, nawiązując troszeczkę do obecnej lektury, czyli Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Cieszy duże zaangażowanie mieszkańców. Myślę też, bardzo dobra organizacja biblioteki, trzeba pochwalić. Troszkę na czasie, bo troszkę o powstaniu styczniowym, troszkę o dawnych czasach, o tym, jak Polacy funkcjonowali. Ale co ważne, widzę, że to Narodowe Czytanie łączy też u nas pokolenia, od najmłodszych do troszkę starszych. Myślę, że Narodowe Czytanie było takim dodatkowym pretekstem, żeby sięgnąć po tą książkę i chociaż częściowo wspólnie z innymi przeczytać. I faktycznie, lekturę opisującą losy rodziny Korczyńskich i Bohaterowiczów, pełną bogatych opisów przyrody i wątków historycznych, czytali wszyscy, dzieci i dorośli, a wśród nich także zastępca burmistrza Dorota Stępień. Za tymi pasami roślinności dzikiej cicho, w cichej pogodzie, stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi różkami, których obfitość wróżyła urodzaj.
Do wspólnego czytania przyłączyli się także dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury z terenu gminy Kozienice, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, organizacji, nauczyciele, harcerze, uczniowie szkół podstawowych i średnich, twórcy ziemi kozienickiej. Mieszkańców nie trzeba było namawiać do udziału w tym przedsięwzięciu, co bardzo cieszy organizatorów Narodowego Czytania w Kozienicach. Jak dzwonię i zapraszam na nasze narodowe czytanie, to muszę powiedzieć, że to jest coś przyjemnego. To jest coś wspaniałego, bo wszyscy dziękują i bardzo się cieszą, że mogą być dzisiaj razem z nami. Co sami czytający sądzą o lekturze i o całym tym wydarzeniu? Jak ci się czytało? Bardzo dobrze. A czy długo się przygotowywałaś do tego czytania? Nie. A czy ten fragment był trudny czy łatwy? Taki średni. Wydaje mi się, że do pewnych książek trzeba dojrzeć i jak się już się potem czyta po raz kolejny, to zupełnie inaczej patrzy się na to, co tam jest i nawet te opisy przyrody mają jakąś swoją, jakiś swój urok. Także wydaje mi się, że to jest dobra książka do takiego narodowego czytania. Na początku trochę się stresowałam, ale później było wszystko okej, nawet miła atmosfera i fajnie, że właśnie jak nad Niemnem, to jest to nad Jeziorem Kozienickim, bo był taki fajny klimat. Wspólne narodowe czytanie w naszym mieście przeplatane było artystycznymi występami uczniów szkoły muzycznej. Może do twarzy mi w cierpieniu i samotności. Podczas gdy jedni czytali, inni mieli okazję zrobić sobie pamiątkową fotografię w okolicznościowej ramce, własnoręcznie ozdobić bawełniany worek, otrzymać okolicznościowe przypinki, popływać łodzią typu bat, czy nauczyć się robienia wianków z żywych kwiatów tworzonych przez panie z klubu robótek ręcznych Niteczka. Ponadto na każdego, kto na to wydarzenie przyszedł ze swoją książką Nad Niemnem, czekała wyjątkowa niespodzianka. Udało nam się w tym roku zarejestrować na oficjalnej stronie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać oryginalną pieczątkę na tę właśnie okazję. W wydarzeniu towarzyszył też plener malarski z udziałem mieszkańców. Organizatorami Narodowego Czytania w Kozienicach byli gmina Kozienice i Biblioteka Publiczna. Honorowy patronat nad imprezą objęli burmistrz Piotr Kozłowski i starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski. Tegoroczną edycję Narodowego Czytania w naszym mieście poprowadziła Sylwia Kuczyńska. Wokół jezioro, drzewa, łąki, a w tle fragmenty książki Nad Niemnem. W takich okolicznościach przyrody mieli ostatnio okazję tworzyć mieszkańcy, uczestnicy pleneru malarskiego zorganizowanego nad jeziorem w sobotę 9 września. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną projektu Blisko, a całe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Mali i nieco starsi miłośnicy sztuki po wysłuchaniu fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem zasiedli do sztaluk. Pejzaże tworzyły dzieci, młodzież i dorośli, osoby wyłonione we wcześniejszych plenerach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną. Jak malowało się naszym artystom? Bardzo miła atmosfera, wspaniała pogoda przede wszystkim do malowania. No i jest to coś, jak się wejdzie w malowanie, to się nie widzi, co się dzieje obok. To jest bardzo dobra inicjatywa, według mnie. No, każdy ma jakieś ukryte talenty, no i jest okazja pokazać. Co ty sądzisz w ogóle o tym plenerze? Mi się podoba i bardzo chciałam przyjść. Jak w ogóle się panu tutaj maluje? Fajnie. Drugi raz już maluję i znowu mi dobrze wyszło. Prace oceniali Elżbieta Witt, Marcin Fołda i Magdalena Orłowska. To oni w trzech kategoriach wiekowych wyłonili zwycięzców miejsc pierwszych. I tak w kategorii dziecięcej zwyciężyła praca Rity Wojtkowskiej. W kategorii młodzież wygrała praca Magdaleny Wegner, a wśród dorosłych pejzaż autorstwa Bożeny Boryczki. Były też wyróżnienia, pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich osób biorących udział w plenerze. Nie mogło zabraknąć też gratulacji przekazanych przez dyrektor placówki Monikę Piórecką. Kolor, emocje, przekaz. To wszystko znajdziemy w pracach Agaty Szczygieł, które od niedawna oglądać można w Muzeum Regionalnym w Kozienicach.
8 września po raz pierwszy w Muzeum Regionalnym swoje prace pokazała pochodząca z Kozienic artystka Agata Szczygieł. Wystawę, na którą składa się około 20 obrazów, zatytułowała Chodź ze mną. Obrazy wyróżnia mocny, zdecydowany kolor. Są też emocje, bo ukazują one najbliższych artystki. Jest także element łączący wszystkie prace, czyli buty. Co to znaczy? Chodź ze mną również pokazuje właśnie te buty, to dla mnie nie są buty, tylko to są ślady, tak jak buty pozostawiają ślady na piasku czy na ziemi, tak moi najbliżsi pozostawili ślady w moim życiu, które chciałabym właśnie zaznaczyć w ten sposób. Najbliżsi towarzyszyli też artystce w przygotowaniach do wernisażu. Przygotowując się w ogóle do wystawy, towarzyszył mi cały czas praktycznie mój syn, którego również kilka obrazów jest tutaj wywieszonych, więc choć ze mną zaprosiłam go do wspólnej wędrówki w kierunku malarstwa. Agata Szczygieł przyznała, że prezentowane w muzeum prace mają dla niej ogromne znaczenie i nigdy by ich nie sprzedała. Nie wyobrażam sobie sprzedać pracy, która przedstawia moje dzieci, mojego męża, buty moich rodziców albo braci, więc tu większość to jest po prostu kolekcja prywatna, nie do sprzedania, bardziej do rozdania, po prostu później im to wystawiam. Na jej otwarcie przybyli zaproszeni goście, znajomi i rodzina artystki. Wszystkich powitał i krótko o wernisażu opowiedział dyrektor muzeum Maciej Kordas. Głos zabrała także kurator wystawy Aleksandra Jarosz-Panek, która przyznała, że Agatę Szczygieł zna od zawsze i od lat przygląda się jej działaniom twórczym, a jej prace są piękne jak ona sama. Agata Szczygieł, mówiąc o pracach, wyjaśniła zgromadzonym znaczenie powtarzającego się na nich motywu butów, symbolizujących między innymi zaznaczenie obecności w życiu, ale także podróże, dzięki którym można spełniać marzenia. Artystka zachęciła też przybyłych do pozostawienia na przygotowanych podobraziach śladów swojej obecności. Propozycja ta od razu spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych, a powstałe w ten sposób nowe prace zostały włączone do wystawy. Chodź ze mną w Muzeum Regionalnym oglądać można do listopada. A teraz o misjach świętych odbywających się w parafii Świętego Krzyża w Kozienicach. W kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach przez cały tydzień od 10 do 17 września trwają misje święte. Proboszcz parafii ksiądz Dariusz Sałek przybliżył nam szczegóły tego ważnego wydarzenia. Misje w parafiach to już jest tradycja kościoła już od wielu stuleci. W tym specjalizują się u nas w Polsce i nie tylko w Polsce ojcowie redemptoryści, którzy organizują właśnie misje święte. A że w naszej parafii ostatnie misje święte były w marcu 1999 roku, czyli ponad 24 lata temu, to już czas najwyższy, żebyśmy przeżyli jako wspólnota miasta Kozienice, jako parafia Świętego Krzyża, żebyśmy przeżyli misje święte. Tym bardziej, że takie misje powinny odbywać się co 10 lat. Jak zaznaczył ksiądz proboszcz, jest też jeszcze jeden powód. Doświadczenie ostatnich lat, może niezbyt przyjemne w naszym mieście, sprawiło, że była taka potrzeba już właściwie od pierwszego dnia, jak przyszedłem do Kozienic jako proboszcz, najpierw jako administrator. Czułem gdzieś taką wewnętrzną potrzebę, że potrzeba nam gdzieś tego poruszenia duchowego i pierwszą chyba myślą, myślę, Bożą myślą było to, żeby te misje święte zorganizować i by je przeżyć. Z wiernymi podczas misji świętych spotykają się codziennie ojcowie redemptoryści Marcin Klamka i Waldemar Sojka. Misje święte to czas łaski, czas nawrócenia. To jest czas, w którym Chrystus wzywa nas wszystkich do uczestnictwa. No i misje trwają co 10 mniej więcej lat. To nie są przedłużone rekolekcje, tylko szczególny święty tydzień, w którym poruszamy, mówimy o najważniejszych prawdach naszej wiary. Zaczęliśmy od prawdy Bóg jest miłością, potem grzech i zbawienie w Jezusie Chrystusie, następnie wiara i nawrócenie, dzisiaj dzień prawd ostatecznych, eschatologicznych, a jutro potężna decyzja, która
ma się dokonać w ludzkich sercach. Wybór Jezusa na Króla i Pana. Misja to generalnie czas nawrócenia, to jest czas powrotu do domu Ojca. To jest czas działania Ducha Świętego. Podczas misji ważna jest też umiejętność zwracania się przez prowadzących bezpośrednio do ludzi, tak by trafić w ich serca. Myślę, że taką podstawową rzeczą to jest prosty język. To nie może być język jakiś wyszukany, to nie może być język dyskursu naukowego, teologicznego czy filozoficznego. To musi być język najlepiej codzienny, zwyczajny, który ludzie przyswajają sobie bez żadnej trudności. To od strony takiej szaty językowej. Natomiast od strony treści, to ja zawsze mówię, że życie pisze najpiękniejsze kazania. Jak nam zdradził ojciec Marcin, warto też czerpać z przeżyć ludzi, którzy są wokół nas i dostrzec w różnych zdarzeniach ślady Pana Boga. Wówczas dotrze się też do ludzi. No tak, on mówi o tym, a ja też coś takiego przeżyłem, doświadczyłem, ale wtedy, gdy tego doświadczałem, nie widziałem, nie czułem, nie myślałem nawet, że to może być przejście Chrystusa żywego, obecnego, zmartwychwstałego przez moje życie z darem Jego pokoju, z darem Jego odkupienia, umocnienia w tych naszych różnych trudnych takich momentach. No każdy z nas je ma. No co tu się oszukiwać? Czy się jest żoną, czy mężem, czy księdzem, czy osobą samotną, starszą, młodszą, dzieckiem dosłownie. Każdy ma swoje problemy i sami ich nie udźwigniemy. Potrzebujemy Jezusa. Dzięki tym zasadom kazania na długo zapadają w pamięci wiernych, jak na przykład to, kiedy mowa była o trudnej sztuce przebaczania. Nienawiść w sercu, nieprzebaczenie zamyka nas na innych, izoluje, oddziela od Boga. Przyjmuję ten krzyż zadanej mi rany i staje się podobny w przebaczeniu do Bożego Syna, który z wysokości krzyża woła: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I jestem wolny. Jestem wolny. A co zrobić, proszę Ojca? Bo ja widzę tego mojego krzywdziciela, to po prostu czuję falę gorąca, która uderza do twarzy. Chyba nie przebaczyłem, nie przebaczyłam. To są emocje. One będą. Mówimy czasami, czas leczy rany. To nie tak. Bóg leczy rany. Natomiast czas sprawia, że ostre krawędzie naszych wspomnień stają się zaokrąglone i już tak bardzo nie ranią, ale zostają. Wspomnienia zostają, bo przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Obecny na wtorkowej porannej mszy świętej biskup Marek Solarczyk mówił też o przebaczaniu, ale również o znaczeniu sakramentu pokuty. Mamy różne wyobrażenia na temat sakramentu pokuty. Ale używając chociażby tego obrazu, spojrzeć komuś w oczy, w twarz, to zobaczcie, nieraz tak właśnie po ludzku trudno to zrobić, bo są wspomnienia. Odwołując się do myśli ojca Marcina, bo może brak przebaczenia, albo boimy się, że będzie, nie będzie tego przebaczenia. Sakrament pokuty jest takim szczególnym momentem. Bez względu na to, jakie mamy nasze doświadczenia, że mamy szansę stanąć i spojrzeć w twarz Boga. Przepraszam za taki obraz. Po pierwsze, spojrzeć z przekonaniem, że mogę. A może przede wszystkim z tym, że tam jest ta tajemnica tego miłosiernego Ojca, który zawsze mówi: dobrze, że jesteś. Biskup zachęcał też do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem, czego sam dał przykład, udając się do wiernych, którzy chętnie w tych misjach uczestniczą. Ja sam miałem jakieś obawy, jak to będzie wyglądało od strony frekwencji, choć to może nie jest najważniejsze akurat, ile nas jest, tylko ważne jest, jak przeżyjemy tę misję. To jest sprawa bardzo intymna, bardzo indywidualna, ale cieszę się bardzo, że rzeczywiście z dnia na dzień ta frekwencja rośnie i dzień wczorajszy, a szczególnie wieczorna Droga Krzyżowa pokazała, jak wielu nas wyszło na ulicę, by pokazać swoją wiarę i swoją przynależność do Chrystusa.
Misje potrwają jeszcze kilka dni. Ich uroczyste zakończenie zaplanowane jest w niedzielę 17 września. Do niedzieli włącznie tydzień misyjny, pełny tydzień misyjny, a za rok jak doczekamy drugi tydzień misyjny, czyli renowacja misji, i wtedy można powiedzieć, że zakończy się misja, czyli te dwa tygodnie, bo nie sposób wszelkich tematów, tych tematów bardzo ważnych wyczerpać w tym jednym tygodniu. Ale do niedzieli włącznie o 18 zakończenie będzie ksiądz biskup ordynariusz Marek Solarczyk, no i wtedy piękna uroczystość przy krzyżu misyjnym, bardzo poruszająca, wzruszająca. Pełny harmonogram poszczególnych nabożeństw w ramach misji świętych dostępny jest na stronie parafii Świętego Krzyża parafia-kozienice.pl. W niedzielę 10 września w lesie na skraju wsi Kociołki odbyły się uroczystości upamiętniające dowódcę AK 72 Pułku Piechoty Michała Gumińskiego-Cezara, który zginął podczas II wojny światowej w Gajówce Kobyli Las. Znajduje się tu zbiorowa mogiła, w której spoczywa ponad 400 żołnierzy walczących podczas I wojny światowej, a także symboliczny grób dowódcy AK Cezara, który zginął w lutym 1944 roku. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę Dentom OSP pod batutą Zygmunta Juśkiewicza, prowadzący uroczystość Krzysztof Zając z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych przywitał zgromadzonych. Odczytano też list od burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, a o bohaterstwie walczących o wolność, o poświęceniu i przelanej krwi mówili zaproszeni goście. Następnie kwiaty złożyli i znicze przed pomnikiem zapalili delegacja gminy Kozienice, delegacja starostwa powiatowego, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego, delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło Kozienice, przedstawiciele Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej, mieszkańcy sołectwa i wsi Kociołki, a także przedstawiciele nadleśnictw Kozienice i Zwoleń i członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Oni też pełnili wartę honorową przy symbolicznej mogile Michała Gumińskiego-Cezara. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz OSP ze Stanisławic. Organizatorami uroczystości byli gmina i starostwo powiatowe w Kozienicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Przedsięwzięcie współfinansowano ze środków gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ma nowe boiska. Niedawno dokonano odbioru tej inwestycji. Oto szczegóły. W czwartek, 14 września, odbył się odbiór końcowy kompleksu boisk przy PSP nr 1 w Kozienicach. Jest to kolejna inwestycja po strefach zielonych zrealizowana w tej placówce przez gminę Kozienice w ostatnim czasie. Zespół boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, a także bieżnia zostały przebudowane i wyremontowane. Wymienione zostały nawierzchnie, zainstalowano nowe wyposażenie, tak aby uczniowie mogli bezpiecznie korzystać z nowych obiektów. Boiska powstały w ramach projektu Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie gminy Kozienice. Obejmował on budowę parku wodnego w centrum miasta oraz przebudowę i remont boisk przy PSP nr 1. Łącznie te inwestycje kosztowały prawie 15 milionów złotych. Z tego boiska przy PSP nr 1 to koszt około miliona złotych. Pieniądze pochodziły w znacznej mierze z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła prawie 13 milionów złotych. W odbiorze uczestniczyli m.in. burmistrz Piotr Kozłowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim Piotr Szafran z pracownikami, radni Rady Miejskiej Stanisław Kuźnar i Arkadiusz Molenda, dyrektor placówki Karina Szczerek oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Wojtpol oraz inspektor nadzoru. Z boisk już korzystają uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych, a w godzinach popołudniowych obiekty mają być udostępniane mieszkańcom. W piątkowy poranek 8 września na terenie ogrodów działkowych Kamienny Potok w Chinowie odbyło się spotkanie integracyjne z seniorami z domu seniora w Kozienicach. Przybyły gości, w tym zastępcę burmistrza do spraw społecznych Dorotę Stępień, powitała prezes zarządu ogrodów działkowych Elżbieta Bochnia. Podkreśliła ona, że tego typu spotkania odbywają się cyklicznie i cieszy się, że na terenie Kamiennego Potoku może gościć po raz kolejny seniorów.
Udanej integracji i zabawy życzyła też zastępca burmistrza Dorota Stępień, a kierownik domu seniora Aleksandra Majcher-Wójcik podziękowała za zaproszenie. Seniorzy przygotowali niespodziankę dla gospodarzy. Był nią występ artystyczny zawierający humorystyczny monolog oraz wiązankę pieśni biesiadnych. Oczywiście w wykonaniu seniorów, którzy jak zawsze są aktywni i chętnie angażują się w działalność artystyczną. Były też upominki dla zarządu ogrodów działkowych. Pogoda dopisała, humory też. Spotkanie odbyło się w plenerze i upłynęło w radosnej atmosferze. W niedzielę 17 września przypada 96. rocznica śmierci kozieniczanki, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Jest to także diecezjalny dzień modlitwy o jej beatyfikację. W kościele parafialnym Świętego Krzyża w niedzielę o 18:00 będzie taka msza święta sprawowana i pół godziny przed mszą świętą będzie też takie nabożeństwo za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej z uproszeniem o łaski za jej wstawiennictwem i modlitwa też o jej beatyfikację, a o 18:00 będzie msza święta. W tym roku ta msza święta będzie z udziałem biskupa Marka Solarczyka. Będzie też zwieńczeniem tygodniowych misji świętych odbywających się w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża, a mających na celu odnowę duchową. Zachęcamy do udziału i jednocześnie przypominamy, że w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w bocznej kaplicy spoczywają doczesne szczątki Matki Kazimiery. Można tam się modlić o łaski oraz o cud za jej wstawiennictwem, potrzebny do zakończenia procesu beatyfikacji. Są tam też od niedawna gabloty z wotami składanymi jako dar wdzięczności przez wiernych. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że wota przynosi się jako dar wdzięczności już świętym czy błogosławionym, natomiast okazuje się, że także czcigodnej Słudze Bożej można już przynosić wota. Są one składane przez różne osoby z różnych stron Polski i one zawsze są przynoszone jako dar wdzięczności za otrzymaną łaskę. W gablotach są też wyjątkowo cenne eksponaty związane z Matką Kazimierą. 18 marca w ubiegłym roku była ekshumacja Matki Kazimiery. Dokonywała się na cmentarzu powązkowskim w Warszawie i podczas ekshumacji w jej trumnie przy doczesnych szczątkach znaleziono krzyżyk i obrączkę Matki Kazimiery. Zostały one umieszczone tutaj w tablicy bocznej. Wśród wod będzie jeszcze opis, ponieważ no, są one takimi pewnymi świadkami, bo w 100 latach od śmierci w grobie odnalazły się, więc dla nas też jest to takie cenne i szkoda nam było tego schować gdzieś. Niech one też świadczą o matce. Przy okazji rozmowy o łaskach za wstawiennictwem Matki Kazimiery, siostra Lucyna zdecydowała się powiedzieć nam o osobistym doświadczeniu z tym związanym. Kiedy przygotowywaliśmy dziękczynienie za dar dekretu heroiczności Matki Kazimiery, za proces, były drukowane obrazki Matki Kazimiery. Kiedy przynosiła mi obrazki, okazało się, że doświadczyłam pewnego bólu, który jakoś tak zdopingował mnie, że musiałam pójść do lekarza. On nie ustępował po żadnych środkach przeciwbólowych i się okazało, że jestem doświadczona chorobą nowotworową, którą tak normalnie bym nie wykryła. Ja bym nie poszła, gdyby ten ból ustąpił po środkach przeciwbólowych, nigdy bym nie poszła do lekarza. Ale się okazało, że coś niedużego, ale takiego złośliwego i też myślę, że cały czas choroby, on nadal jeszcze jakoś tam trwa i leczenie trwa, ale mogłam przetrwać, normalnie pracować w zgromadzeniu i też zajmując się procesem dzięki Matce Kazimierze. Przypomnijmy, że proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2013 roku w Kozienicach. 9 kwietnia 2022 roku papież Franciszek podpisał dekret heroiczności cnót czcigodnej służebnicy Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Aby proces beatyfikacyjny mógł dobiec końca, potrzebny jest cud za jej wstawiennictwem. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.